Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym przetestujemy zestaw do mozaiki diamentowej ze sklepu internetowego Paint Samurai. Jest to sklep, o którym wspominam Wam na swoim kanale po raz pierwszy. Znajdziecie tam oprócz mozaiki diamentowej również haft krzyżykowy, obrazy do malowania po numerach oraz wszystkie potrzebne do tego narzędzia, czyli jakieś długopisy, organizery, taki na przykład jak ja mam tutaj i dużo, dużo innych rzeczy, więc jeżeli jeszcze nie znacie tego sklepu, to oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia ich strony internetowej. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Ja do realizacji tego odcinka wybrałam sobie mozaikę diamentową w rozmiarze 50 na 70 cm i do tego piękny organizer na diamenciki, bo żadnego jako tako w Norwegii jeszcze nie miałam. Tutaj od razu ogromny plus za to, że ten organizer jest zapakowany w folię bąbelkową. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Zazwyczaj one są wrzucane tak luzem i nierzadko zdarza się, że one przychodzą właśnie popękane, a ten został pięknie zapakowany i sprawdzimy teraz, czy żyje w środku. Odpakowałam sobie już wszystkie rzeczy, które mam tutaj na stoliku. I teraz tak, jeśli chodzi o organizer, to przyszedł on do mnie w stanie wręcz idealnym. Nie ma tutaj ani jednej ryski, a wiecie już na pewno, jeżeli mnie oglądacie, że kiedyś pokazywałam Wam ten sam organizer, tylko połowę mniejszy z innego sklepu i przyszedł do mnie połamany, porysowany. Ten był świetnie zapakowany i nic mu się tutaj nie stało. I powiem Wam od razu, że ta paczka najpierw dotarła do Polski, a później ja z Polski przetransportowałam sobie ją do Norwegii. I słuchajcie, nic się tutaj z tym nie stało, a naprawdę podążała drogą wręcz tak naokoło. Także wielki plus tutaj zapakowanie. Jeżeli chodzi właśnie o ten organizer, no to tutaj się pięknie otwiera. No i tutaj mamy wszystkie pudełeczka, które właśnie działają w taki sposób. Naciskamy tutaj z boku, wszystko się ładnie otwiera i można sobie pozamykać, więc ja jestem bardzo zadowolona z tego organizera. Tutaj dam na dusi, żeby się pobawiła, bo jak zwykle moja córka mi tutaj towarzyszy. Oprócz tego mamy oczywiście w zestawie tutaj nasz standardowy starter pack, czyli tacka, żywica i długopis. Mamy tutaj obraz, który jest gigantyczny i na którego na pewno już zwróciliście uwagę. Jest to taka, nie wiem, różowa lama w kwiatach. Ja ostatnio mam ogromną fazę na kwiaty, więc bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o ten obrazek, to mamy tutaj diamenciki okrągłe i mamy tutaj 27 kolorów. Przepiękny jest ten obraz, naprawdę wygląda super. Tutaj mam diamenciki, otworzę i już Wam je pokazuję. Rozsypało mi się tutaj sporo diamencików. Mam nadzieję, że to nie z tych torebeczek, tylko jakichś innych. Słuchajcie, torebeczki mamy takie. Ja pierwszy raz się spotykam z takimi torebeczkami, żeby one były w taki sposób zgrzane. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego, więc jest to dla mnie nowość. I jak widzicie, tutaj mamy taki rząd z kolorem 451. Tutaj mamy kolejny rząd z kolorem 415. Tutaj mamy znowu następny rząd z kolorem, tutaj nie widzę numeru, 154. I mamy to właśnie tak zapakowane w takie rządki 554. I o dziwo, nie mamy tutaj numerków tak jak zawsze 1, 2, 3, 4, 5, tylko mamy właśnie te dłuższe numery, czyli te tak jakby oryginalne oznaczenia kolorów, tak? Bo nie wiem, czy wiecie, ale te kolory diamencików odpowiadają kolorom muliny DMC. Przynajmniej ja słyszałam taką teorię i się tego jakoś tak trzymam. Zobaczcie, tutaj Nadia Wam pokazuje jeden kolejny kolor, więc one są popakowane w takie rzędy. Ja sobie to teraz ułożę i pokażę Wam, jak to wygląda.
Rozłożyłam sobie te diamenciki na podłodze i tak one w tym momencie wyglądają. Jak widzicie, jednych jest całkiem dużo, a innych jest tylko jeden mały taki, jedna mała taka torebeczka. Ale powiem Wam, że tego jest ogromny plus, bo nie ma tego w takich dużych opakowaniach, tylko są właśnie takie malutkie. I jeżeli macie, tak jak ja, takie malutkie organizerki, to bardzo łatwo będzie odciąć sobie tylko jedną saszetkę, wsypać, a drugą schować i nic w międzyczasie nam się nie wysypuje, nie marnuje, więc to jest moim zdaniem super rozwiązanie, jeżeli o to chodzi. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale naprawdę doceniam. Teraz przyszedł czas na najbardziej żmudną pracę, czyli przesypywanie diamencików. Mam tutaj ten organizer, wzięłam sobie taśmę papierową, żeby zrobić numerki, długopis do numerków, nożyczki, no i oczywiście cała masa diamencików. Będę sobie je teraz odcinać po jednym woreczku i przesypywać do pojemniczków. Udało mi się już zorganizować diamenciki. Wszystkie mam tutaj w pudełeczku. To są te, które mi się w pudełku nie zmieściły. I w ogóle zobaczcie, jak wygląda teraz moja podłoga. Pozostawię to po prostu bez komentarza, a wszystko zawdzięczam tej oto pani. Także życzę mi powodzenia w sprzątaniu. Wszystko mam już przygotowane, więc w końcu mogę zaczynać wyklejanie.
światło mi teraz nie dopisuje, ale wykleiłam tutaj taki kawałek. I tutaj jest fragment, który wyklejała moja córka. Natomiast ona go tyle razy dotykała, że on już się przestał kleić. I w takiej sytuacji polecam Wam wziąć klej, którego używacie do zabezpieczenia diamencików. Już na sam koniec. Wystarczy sobie tutaj posmarować. I wtedy normalnie przyklejamy diamenciki. Ten klej nam wyschnie i wszystko utwardzi, więc tak się można tutaj ratować. W dodatku ja mam tutaj jeszcze problem z wyklejaniem tych diamencików, dlatego że one są okrągłe. Wiem, że światło jest okropne, przepraszam, ale chodzi tutaj o to, że ja do tej pory wyklejałam głównie kwadraty i tak dawno nie wyklejałam okrągłych diamencików, że zwyczajnie zapomniałam, jak to się robi. I przy kwadratach trzeba jeden diamencik obok drugiego, a tutaj trzeba pilnować, żeby między jednym a drugim były luzy i jak widać jest krzywo. Jest bardzo krzywo, ale być może to naprawię, albo raczej na pewno to naprawię. Światło jest okropne, tak jak mówię, ale pokażę Wam to jeszcze za chwilę w innym świetle. Wyklejałam łącznie 2 dni i udało mi się wykleić właśnie tyle. Tutaj tą część, którą widzicie, wykleiła głównie moja córka. Jest krzywo, bo to jeszcze nie jest wyrównane. Tutaj też jeszcze nie jest wyrównane, więc widzicie, że tutaj jest bardzo krzywo. Ale zaraz będę to równała. Mam tutaj taką szpatułkę. No i będę sobie tutaj rząd po rzędzie prostować. Tak, żeby to miało ręce i nogi. Tak jak mówię, no strasznie się odzwyczaiłam od wyklejania okrągłych i jestem przyzwyczajona do kwadratów teraz, bo głównie wyklejałam inne obrazki, właśnie kwadratowe. Kto mnie ogląda, ten wie. Także się odzwyczaiłam. Jestem przyzwyczajona, że jeden diamencik obok drugiego, a przy tych okrągłych właśnie trzeba zachowywać równe odstępy. I też tutaj złapałam się na tym, że leciałam to jeden, drugi, trzeci, czwarty i później nagle, wiecie, luka, bo przydałoby się włożyć jeszcze jeden, ale nie powinnam włożyć jeszcze jednego, tylko właśnie powinnam robić takie luki, więc ja sobie to teraz wszystko będę tutaj prostowała jedną ręką ciężko i będę Wam na bieżąco pokazywać postępy, bo to był dopiero pierwszy filmik, ale jak dobrze wiecie, obraz jest gigantyczny, więc będziemy sobie go wyklejać i wyklejać. Także pojawią się pewnie następne filmiki z postępami. I to by było chyba na tyle w tym filmiku. Zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie do sklepu. Wszystkie linki macie w opisie. No i dajcie znać, co sądzicie o tym obrazie, jak Wam się podoba. Mnie urzekł naprawdę niesamowicie. Ja tylko tutaj, tak jak mówię, sobie będę prostowała, bo aż wstyd pokazać. No, więc to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!